Ostatnio zadałem wam pytanie, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie. Wasza odpowiedź to high kicki i rozciąganie. Zaraz pokażemy wam to z Alanem. Po lekkim przepaleniu jedziemy rozciąganie dynamiczne, żeby później przejść do statycznego. Przechodzimy teraz do rozciągania statycznego, czyli najpierw balans do ziemi, policzymy do 20, później trzymania około 8 sekund. Lecimy, Alan, dawaj. Po wąskim rozciąganiu przechodzimy do szerokiego, też po 20 razy, prawa noga, lewa. Jak zrobimy lewą, przechodzimy do środka. Ważne jest w rozciąganiu, żeby przyciągać tułów cały, a nie głowę, bo się robi koci grzbiet. Zobaczcie, w ten sposób, nie? Do nogi. I do środka to samo, klatą jak na siedząco, tu do ziemi, a tu jak najgłębiej po prostu. Coś takiego. Tak samo robimy na siedząco. Też balans do 20. Palce do siebie, pamiętajcie, tak? Tułów położyć na nogach. Jak zrobione, to trzymanie. I przechodzimy do szerokiego. Szeroki rozkrok. I to samo, prawa 20, lewa, środek i trzymanie. Pamiętajcie, żeby przy siadzie płotkarskim mieć w rozkroku więcej niż 90 stopni, noga zgięta i wyprostowana i tutaj palce do siebie. Najlepsze i najskuteczniejsze jest rozciąganie w parach. Dawaj, dawaj nogę do góry, nie? Do szpagatu tureckiego i do bocznych kopnięć. Najlepsze jest to. Rozciąganie zrobione. Przechodzimy teraz do techniki high kicków, kopnięć wysokich. Musimy pamiętać, że wychodzi najpierw kolano po okręgu, wyprost nogi i dopięcie biodra. Alan pokaże, jak to wygląda. Musimy pamiętać, żeby noga jak najszybciej wróciła do pozycji, żeby dalej bić. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na wykonanie high kicka przez Alana. Ze względu na to, że jest wysoki, wykonuje go z góry na dół, jak siekiera rąbie drzewo. Podstawa kopnięcia jest taka sama, lecz każdy dostosowuje ją pod siebie ze względu na genetykę i styl walki. Ja high kicka wykonuję w ten sposób. Jedną z opcji obrony high kicka jest blok z użyciem obydwu rąk. Kolejną obroną jest odchylenie się, które umożliwia kontratak. Wysokie kopnięcie możemy skontrować low kickiem. Ta technika spowoduje zaburzenie równowagi, co może doprowadzić do obalenia. Liczę na to, że film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Miłego dnia, Pablo.